Odcinek 17. Paul Bernardo i Carla Homolka. O tej dwójce mówiono, że są jak Barbie i Ken. Stanowili bardzo zgraną parę. Można by powiedzieć, że aż za bardzo. Jak daleko można zapędzić się w bezkrytycznym uwielbieniu drugiej osoby? Czy miłość powinna oznaczać, że dla partnera zrobimy wszystko? Być może sami zaczniecie zadawać sobie takie pytania, kiedy poznacie historię Paula Bernardo i Carli Homolki. Carla, urodzona w maju 1970 roku, była najstarszą z trzech córek państwa Homolka. W dzieciństwie nie sprawiała rodzicom szczególnych problemów. W szkole była popularną i aktywną uczennicą. Zamiłowanie do zwierząt pozwoliło jej dorabiać w sklepie zoologicznym, a później także w klinice weterynaryjnej. Paul, urodzony w sierpniu 1964 roku, był najmłodszym z trójki rodzeństwa. Choć wydawało się, że radosny chłopiec, chętnie uczęszczający na zajęcia skautów, ma wymarzone dzieciństwo, to nie do końca tak było. Ojciec znęcał się fizycznie nad rodziną, a nawet skazano go za molestowanie córki. Paul, już jako nastolatek, podczas kłótni dowiedział się, że nie był jednak synem mężczyzny, którego do tej pory uważał za swojego ojca. Matka przyznała, że miała romans, z którego zrodził się Paul. Relacje z nią załamały się wtedy i niektórzy właśnie w tym wydarzeniu upatrują przyczyny pogardliwego stosunku Bernardo do wszystkich kobiet. Chłopak wcześniej starał się zyskać samodzielność. Płatne zajęcia podejmował w zaprzyjaźnionej restauracji już jako 13-latek. Swoją pierwszą sympatię poznał w 1980 roku i ich związek był pełen namiętności. Kolejne miłosne podboje szły wręcz lawinowo. Chłopak był bardzo przystojny i potrafił zjednać sobie sympatię dziewcząt, nie zawsze uczciwie. Studia rozpoczęte w 1983 roku na Uniwersytecie w Toronto były okresem coraz śmielszych seksualnych fantazji. Bernardo przedstawił wieloletniemu przyjacielowi plan farmy dziewic, gdzie chciałby trzymać kobiety gotowe na zaspokajanie jego erotycznych marzeń. Mnogie związki Paula nie trwały długo. Sadystyczne zabawy łóżkowe dość szybko odstraszały kobiety. Po studiach zamieszkał w Scarborough i znalazł stabilne zatrudnienie jako księgowy, ale ciągle też dawał upust swoim seksualnym żądzom. W końcu odważne, dobrowolne akty przestały mu wystarczać. Chciał więcej i nie wahał się po to sięgnąć. Pierwszego gwałtu dopuścił się w maju 1987 roku. 15-letnia dziewczyna została przez niego wypatrzona, kiedy podróżowała samotnie nocnym autobusem. Gdy wysiadła, śledził ją od przystanku aż do rodzinnego domu. Kiedy skręcała już swoją alejkę, Bernardo napadł ją od tyłu i wykorzystał. Podobny schemat postępowania powtórzył się później wielokrotnie. Tylko do października 3 razy. A właśnie w październiku 1987 Paul po raz pierwszy spotkał Carlę. Bernardo wraz z przyjacielem przebywali w hotelu Howard Johnson w Toronto. Homolka w tym samym hotelu znajdowała się z koleżanką na delegacji. Zaiskrzyło od razu. Carla i Paul spędzili upojną noc, po której wymienili się kontaktami, by utrzymać znajomość. Wkrótce chłopak zaczął regularnie odwiedzać swoją wybrankę, a jej bardzo to schlebiało. Młodzieniec był wymarzoną partią. Niewiele starszy, przystojny, uroczy, wykształcony, ze stabilną pracą. Starał się o jej względy i bardzo szybko zaczęło się snucie wizji wspólnej przyszłości. Okazało się, że sadystyczne zabawy seksualne odpowiadają obojgu. Było to w stanie wyrównać kalkulacje Paula, znacznie obniżoną dla Carly, za oddanie dziewictwa komuś innemu. Budowanie stałej relacji nie zaspokajało jednak najmroczniejszych potrzeb mężczyzny. Regularnie szukał łatwych ofiar, jeżdżąc nocnymi autobusami lub włamując się do mieszkań, by dokonywać gwałtów. Nie zawsze dochodziło do aktu seksualnego. Zdarzało się, że Paul został przez kogoś spłoszony. W spokojnej dotąd okolicy seria kilkunastu brutalnych przestępstw na kobietach wzbudziła niemałe poruszenie.
Policja stosowała ostrzegawcze apele w prasie, by w miarę możliwości unikać samotnych podróży. Znaleźli się w końcu świadkowie zbrodni i same ofiary, które były w stanie podać bardziej szczegółowy opis napastnika, pozwalający na sporządzenie portretu pamięciowego. Wizerunek rozesłano do prasy i poproszono o wskazanie mężczyzny z rysunku. Niestety, grono podobnych osób było bardzo szerokie. Postanowiono sukcesywnie przeprowadzać rozmowy ze wskazanymi ludźmi. W końcu także i Paul został wezwany na przesłuchania. W listopadzie 1990 zjawił się na komisariacie bez zbędnych wymówek. Na funkcjonariuszach zrobił tak dobre wrażenie, że po zeznaniach nie mieli oni nawet cienia podejrzenia, że rozmawiali z gwałcicielem. Bernardo był spokojny, opanowany i rzeczowy. Przyznał, że faktycznie widzi podobieństwo z portretem pamięciowym oraz nie ma zastrzeżeń do działań policji. Chętnie oddał też próbki swojego materiału genetycznego. Tymczasem związek z Karlą rozkwitał. Paul bardzo często zjawiał się w domu rodzinnym dziewczyny i na przyszłych teściach również robił bardzo dobre wrażenie. Chętnie witali go w domu i nie mieli zastrzeżeń, kiedy coraz więcej czasu spędzał również z młodszą córką, Tammy. Zwykła sympatia do młodszej siostry przerodziła się w niezdrową fascynację. Fakt, że dziewczynka była dziewicą, podniecał go szczególnie. Karla dobrze o tym wiedziała. Chłopak nie ukrywał tego przed nią. Niejednokrotnie nocą, kiedy nastolatka smacznie spała w swoim pokoju, Bernardo zakradał się przez uchylone okno i masturbował się, patrząc na nią. Niestety to też po pewnym czasie przestało wystarczać. Paul chciał dziewictwa Tammy i zaczął wprost wymagać od narzeczonej, by zaaranżowała odpowiednią sytuację. Karla uległa i obiecała ukochanemu prezent na gwiazdkę w postaci dziewictwa swojej siostry. W grudniu 1990, korzystając z dostępu do środków anestetycznych w klinice, kobieta ukradła halotan, którym chciała odurzyć Tammy. Świąteczna kolacja 23 grudnia przebiegała bez zakłóceń. Rodzina Homolków wraz z Polem spędzili rodzinny wieczór, a następnie część przyjęcia przenieśli do salonu, gdzie przy telewizji raczyli się deserami i drinkami. Jeden z nich był przygotowany specjalnie dla Tammy. Starsza siostra zadbała, by wlać do niego dużą dawkę halotanu. W niedługim czasie dziewczyna zaczęła niewyraźnie mówić i gubić wątek w rozmowach, ale winę za to przypisano wypitemu alkoholowi. Wkrótce wszyscy rozeszli się do swoich pokoi, a w salonie przy włączonym filmie zostali tylko Tammy, Karla i Paul. Kiedy nastolatka straciła już zupełnie przytomność, para zaniosła ją do swojego pokoju. Bernardo rozebrał dziewczynę i odebrał swój gwiazdkowy prezent. Zgwałcił nastolatkę i odebrał jej dziewictwo. Narzeczona również nie pozostawała bierna. Nagranie wideo z tego zajścia zostało zarejestrowane przez Karlę. Niestety, w pewnym momencie Tammy zaczęła wymiotować i krztusić się własnymi wymiocinami. Zostało to zauważone zbyt późno. Oprawcy przenieśli dziewczynę do jej pokoju, by upozorować nieszczęśliwy wypadek po wypiciu dużej porcji alkoholu i wezwali karetkę. Nastolatka, mimo interwencji lekarskiej, zmarła w szpitalu. Na podstawie przesłuchania domowników oraz badania pośmiertnego potwierdzono, że śmierć Tammy wynikała z zatrucia alkoholem. Nie dopatrzono się udziału osób trzecich. Taki przebieg wydarzeń był dla morderców niepomyślny, więc kolejnym razem Karla, zakładając ubrania swojej siostry, odgrywała jej rolę podczas seksualnych uniesień z narzeczonym. Tym razem również zadbano, by powstał film dokumentujący te zabawy. Ponieważ rodzice dziewczyny byli wstrząśnięci stratą córki, zakochana para nie miała odpowiednich warunków, by cieszyć się sobą. W lutym 1991 roku Paul i Karla przeprowadzili się do wynajmowanego domku w St. Catharines. Niedługo potem Paul stracił pracę jako księgowy i dzięki znajomościom zaczął zarabiać na przemycie papierosów ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem jego dziewczyna dwoiła i troiła się, by sprostać wysokim oczekiwaniom swojego wybranka. Jemu to ciągle nie wystarczało. Bernardo nie zaprzestał swoich działań. Scarborough odetchnęło z ulgą, bo seria napaści seksualnych została przerwana,
ale nowe przestępstwa zaczęły spotykać kobiety w St. Catharines. Niestety śledztwa w tych sprawach nie zostały powiązane. Tego samego człowieka szukano niezależnie. Dziewictwo Tammy również nie zaspokoiło jego apetytu. Wkrótce zaczął domagać się kolejnych niewinnych dziewcząt. Karla wcale nie protestowała. Przeciwnie, szukała możliwości, by spełnić pragnienia ukochanego. Taka okazja została przez nią zaaranżowana, gdy zaprosiła młodszą koleżankę, z którą kiedyś pracowała w sklepie zoologicznym. Dziewczyny spędziły miły babski wieczór, nie szczędząc sobie drinków. Homolka oczywiście zadbała, by alkohol znajomej zawierał środek usypiający. Kiedy już zadziałał i Jane była otumaniona, do akcji wkroczył Paul. Młoda dziewica, podobna do Tammy, bardzo go ucieszyła. Bez skrępowania zabawiał się nieprzytomnym ciałem, gwałcąc ją wielokrotnie. Do zabawy zaangażowała się również Karla. Kolejny raz powstało brutalne nagranie wideo, dokumentujące zbrodnie. Następnego dnia wykorzystana Jane nie wiedziała nic o wydarzeniach poprzedniej nocy. Źle się czuła i dokuczały jej nudności, ale obwiniała o to duże ilości alkoholu wypitego z koleżanką. Kolejnym razem to Paul wyszedł z inicjatywą i znalazł dziewczynę, którą planował wykorzystać. 14 czerwca 1991 kradł nocą tablice rejestracyjne, kiedy zauważył samotną nastolatkę wracającą do domu. Postanowił wykorzystać okazję i porwał Leslie, zmuszając ją do wejścia do samochodu. Zawiózł dziewczynę do domu, rozebrał i związał. Przygotował scenerię do kolejnego filmu. Karla, zastając go w tej sytuacji, najbardziej poruszona była faktem użycia kieliszków do szampana, które już czekały przygotowane na ich ślub. Skoro wszystko było już gotowe, oboje przeszli do wyuzdanego seksu, wykorzystując ciało dziewczyny. Chcieli zostawić ją w domu na dłużej i zrobić z niej użytek kolejnego dnia, ale coś poszło nie tak. Paul twierdził, że Karla podała za dużą dawkę leku i dziewczyna zmarła. Wersja Karli mówiła o uduszeniu Leslie przez Paula przewodem elektrycznym. Faktem było, że z ciałem trzeba było sobie jakoś poradzić. Ustalili, że najlepszym sposobem będzie rozczłonkowanie zwłok i zalanie fragmentów cementem. Takie bloki sukcesywnie wywozili nad jezioro Gibson, by wrzucić je w toń wody. 29 czerwca odbył się bajeczny ślub Karli i Paula. Państwo młodzi prezentowali się niczym książęca rodzina, a do miejsca właściwej uroczystości zawiozła ich malownicza dorożka. W tych okolicznościach dość osobliwym prezentem ślubnym wydają się cementowe bloki, które zaczęły się rozpadać i ujawniać fragmenty ciała Leslie. W tym samym czasie, gdy nowożeńcy świętowali, policja rozpoczynała pracę w miejscu porzucenia zwłok. Można pomyśleć, że przypadkowa śmierć dziewczyny i bardzo głośno komentowane, rozczłonkowane ciało z jeziora otrzeźwi oprawców. Było wręcz przeciwnie. Skoro aż do kwietnia 1992 nikt nie wpadł na ich trop, to poczuli się bezkarni. Wyruszyli na łowy, by uprowadzić kolejną seksualną niewolnicę. Zaparkowany pod kościołem samochód, przy którym zdezorientowana kobieta błądzi palcem po mapie, stał się przynętą. Kristen okazała się pomocną nastolatką. Poproszona o wskazanie drogi, przystanęła przy Karli, by spojrzeć na mapę. Ten moment wykorzystał Paul. Chwycił dziewczynę od tyłu i wrzucił z pomocą żony do bagażnika samochodu. Kilka kolejnych dni upłynęło na brutalnych gwałtach. Wersje dotyczące przyczyn śmierci znowu są rozbieżne. Paul mówił o próbie ucieczki swojej niewolnicy, która została przekreślona uderzeniem młota przez Karlę. Karla z kolei przedstawiła scenariusz, w którym to Paul udusił Kirsten liną. Poszukiwania nastolatki zaczęły się bardzo szybko. Rodzice zgłosili zaginięcie i znaleźli się świadkowie, którzy widzieli moment porwania. Opisano samochód, do którego wepchnięto dziewczynę oraz dwóch sprawców, ale nie był to szczególnie trafny opis. Dopiero 30 kwietnia nagie ciało Kirsten zostało odnalezione w przydrożnym rowie w Burlington. Nawet spełnianie niemoralnych fantazji męża nie pozwoliło Karli na czerpanie radości ze szczęśliwego małżeństwa. Paul był agresywny wobec niej również poza sypialnią.
W grudniu 1992 roku doszło do awantury i kobieta została dotkliwie pobita. Wróciła po nowym roku do pracy posiniaczona, co współpracownicy zgłosili rodzicom Homolki. Ci zareagowali od razu i zabrali ją wtedy do siebie. W tym czasie organy ścigania ciągle prowadziły poszukiwania seryjnego gwałciciela ze Scarborough. Ponieważ Paul zostawił swój materiał genetyczny, to kiedy w końcu doszło do porównania jego próbek z dowodami rzeczowymi, nie było wątpliwości. Policja kolejne kroki skierowała jednak do Carly. Po długich rozmowach i negocjacjach z prawnikiem, kobieta zdecydowała się opowiedzieć ze szczegółami o zbrodniach swojego męża w ramach ugody i gwarancji immunitetu prawnego. Procesy Carly i Paula miały toczyć się osobno, a sprawa kobiety miała być objęta tajemnicą. Owszem, była. Ale ograniczenie jawności dotyczyło tylko Kanady. Dziennikarze w Stanach nie mieli zamiaru przepuścić tak gorącego tematu. Procesy opierały się na wzajemnych oskarżeniach i nagraniach, które para rejestrowała w czasie gwałtów. Ostatecznie Carla usłyszała wyrok 12 lat więzienia za udział w zabójstwie, a Paul dożywocia, między innymi za 2 morderstwa i napaści seksualne. Odebrano mu też możliwość ubiegania się o zwolnienie warunkowe wcześniej niż po 25 latach. Homolka po odbyciu kary zmieniła tożsamość i ułożyła sobie życie na nowo. Przeszłość nie daje jednak o sobie tak łatwo zapomnieć. Wielu uważało wyrok kobiety za bardzo niesprawiedliwy i rozpatrywali jej winę za równorzędną z winą Paula. Tymczasem sama Carla utrzymywała, że była jego ofiarą i nieustannie była zmuszana do posłuszeństwa. Brak społecznego zaufania ujawnia się na stronach internetowych, gdzie ludzie nadal wymieniają się informacjami o aktualnym miejscu pobytu kobiety. Paul do tej pory odsiaduje swój wyrok. Badania psychiatryczne oceniające osobowość psychopatyczną dały wynik 35 punktów na 40 możliwych. Mężczyzna prowadził intensywną korespondencję z kobietami. W 2014 roku pojawił się nawet pomysł, by zawrzeć związek małżeński za więziennym murem. Do żadnej ceremonii jednak nie doszło. Plotki mówią, że była to tylko kolejna próba Bernardo, by kogoś zmanipulować i poddać swojej woli. Składane dotąd wnioski o wcześniejsze zwolnienie nie doczekały się przychylnej decyzji.